środku. Jeszcze coś prosił pokazać. O, zobaczcie. Człowiek się budzi z bólem głowy, bo co się okazuje, ma tak jakby 5 zł do parowania. To nie boli, mówię. Boli głowa się. To jest placek na skórze. Coś tam jeszcze mamy. O, tu jest to samo. I ludzie myślą, ktoś się tam zaczerwieniło. O! Hotel w Paryżu, proszę Państwa. Zobaczcie, co to jest. Jakiś filtr nałożony, to jest 4 dziurki. To jest właśnie to, co tam jeszcze mamy. No i tutaj tak samo jest poparzenia tutaj całej części klatki piersiowej. A potem rentgen wykazuje uszkodzenia płuc, prawda? O, a tu na koniec, proszę Państwa, mamy na jeden z 5 największych kościołów świata w Brukseli. Ksiądz pomontował właśnie tutaj na krzyżu te anteny i tutaj i ktoś się obudził w hotelu, też cały poparzony pod tym właśnie kościołem. Zbadano wiernikiem, też kilkaset razy dom przekroczony, a z krzyża leci coś takiego. No więc proszę Państwa, to ja bym mógł to bardzo długo, ale no... Mam pytanie. No niestety, no. Czy ja mam wiedzę, czy na wiatrakach też Pan wie? Wiatraki to jest, proszę Pana, osobny temat, bo to są infradźwięki. To znaczy wiatraki, to są te metalowe wiatraki, one też są szkodliwe. Przepraszam, jeżeli mamy Panu pytanie, dosłownie... Jeżeli patrząc na mapę Polski, wiesz, Pana, tak jak prosimy na pytania napisać na kartce. Jeśli Pan nie ma kartki, mamy karteczki na stole. Także dziękujemy bardzo za bardzo.